Dzień dobry Państwu. Tu Andrzej Gramek, pracownik Słowy. Dużo widzów zapytuje o to, jak się mieszka u Krzyśka Kononowicza. Powiem Państwu tak, no mieszkamy się do tej pory tak w miarę spokojnie, dobrze, bez tam większych awantur, oczywiście tam były awantury o paczki, o to, o tamto, ale to już pomijmy to. Teraz króciutko mam takie obawy co do mieszkania u Krzyśka, bo od jakiegoś czasu, nie wiem, może mam urojenia, może mam jakieś dziwne sny, ale dla mnie się wydaje, że ktoś chodzi po strychu. Boję się na razie powiedzieć tego dla Krzyśka, że nie wiem, może to major wrócił, może ktoś, ale w każdym razie, no to już słyszałem nie pierwszą noc, że ktoś chodzi po strychu, bo słychać ewidentnie stukanie butami o podłogę. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, nie wiem tego, jak to dla Krzyśka powiedzieć, bo też martwi się o jego zdrowie, o jego psychikę i o jego w ogóle zawirowania psychiczne, jak on to odbierze, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że on w każdej chwili może zaświrować, no i niestety, no. Zacznie coś, jakieś komedie odkrywiać. Czyli drodzy widzowie, jeśli możecie, pomóżcie mi w tej sprawie. Co mam zrobić? Czy mu to powiedzieć otwarcie, czy po prostu przemilczeć i niech on to sam może usłyszy. Jak to zrobić? Tak, żeby było dobrze, żeby był wilk syty i owca cała. Po prostu, szanowni widzowie, no różnie bywa. Sami Państwo wiedzą, jaką Krzysiek ma psychikę, nie do końca realną i nie do końca opanowaną, więc proszę Was o pomoc. Jeśli możecie, piszcie, co zrobić. Czy po prostu spożyć, nie powiem co, na dobry sen, czy po prostu powiedzieć to prosto z mostu dla Krzysztofa. Co się dzieje? Co ja słyszę? Bo on po prostu śpi kamiennym snem i on tego może tego nie słyszy. A może słyszy po prostu, tylko też nie chce o tym rozmawiać. Czyli szanowni widzowie, jeszcze raz proszę i apeluję, co mam zrobić? Jak mam postąpić? Bo naprawdę, nie chciałbym skrzywdzić ani Krzysztofa, ani tego na górze, co chodzi, więc no nie wiem, nie mam pojęcia, co tu zrobić. No i właśnie stąd skierowałem apel do widzów, może coś zrobicie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i proszę o komentarze.